Witam serdecznie na platformie Nowych Perspektyw Nawigatorze Jutra i chcę Wam przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Piotr Kęcik. Witaj, Piotrze. Witam Ciebie, witam Państwa. Piotr Kęcik, obecnie sieć sensownego biznesu, a z Piotrem chciałem porozmawiać o środowisku organizacji pozarządowych, zwanych potocznie NGO-sami. Ja mam takie wyobrażenie, że to jest z jednej strony bardzo duże środowisko, a z drugiej strony bardzo zróżnicowane. Czy to jest tak, że jest jakiś wspólny mianownik, którym się da połączyć to środowisko i działania tego środowiska? No, teoretycznie tym wspólnym mianownikiem jest działanie na rzecz pożytku publicznego, na rzecz różnie rozumianego dobra społecznego. Dotyczy to oczywiście i tych większych wyzwań i w szerszej skali społeczeństwa, ale tych również drobnych społeczności. Jeżeli mówimy o definicjach, to warto pamiętać, że organizacjami pozarządowymi są również ochotnicze straże pożarne czy kluby sportowe. Tak? Także no, zdecydowanie nie jest to homogeniczne środowisko, zdecydowanie jest bardzo zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres działania, o główne kierunki działania, jak i o jakieś wspólne pomysły na działanie też. Okej, to w takim razie porozmawiajmy o tej części tego środowiska, której wspólnym mianownikiem jest, zacznijmy może od działań ekonomicznych. Czyli da się wyróżnić taką część tego środowiska, która, bo domyślam się, że część tych działań się odwołuje do tej starej i tradycyjnej ekonomii. Mnie w oczywisty sposób interesuje ta część tego środowiska, która w jakiś sposób się zwraca do alternatywnych, innych niż ta stara ekonomia działań. Czy coś możesz o tym opowiedzieć? Z zasady swojej działalność społeczna oparta jest na aktywności obywatelskiej osób zaangażowanych w tę działalność. Tak? Także i zresztą jest tak i teoretycznie, i w dużej mierze jest tak w praktyce. No, bodaj 70% organizacji pozarządowych w Polsce działa praktycznie rzecz biorąc bez budżetu, tak? Opierając się wyłącznie na wolontariackiej pracy członków tych organizacji, bądź też osób z nimi związanych. Z drugiej jednak strony to wszystko, co jest tam wszędzie, gdzie jest działanie, jest wymiar ekonomiczny tego działania. Tak? To jest po prostu praca, którą trzeba włożyć, to jest jakaś forma efektów, które dobrze jest ocenić, więc ocenić efektywność tych działań. Także ten wymiar ekonomiczny się tak czy inaczej zawsze pojawia. Tak jak powiedzieliśmy, ponieważ te organizacje pozarządowe są tak różne, tak, to mieszczą się w nich również fundacje czy stowarzyszenia, które są właściwie wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami o celach społecznych. Tak. Także no, trudno to oczywiście jakoś sprowadzić do wspólnego mianownika. To znaczy te działania, o których mówisz, że się opierają na wolontariacie, w pewnym sensie też jak gdyby są zaczerpnięte z innej ekonomii niż ta ekonomia tradycyjna, która jednak wszystkie działania sprowadza do takiego czy innego przeliczania na pieniądze, prawda? Wartości tych działań przeliczania na pieniądze. Dobrze, a w takim razie gdybyś mógł mi przybliżyć temat przenikania się środowiska organizacji pozarządowych ze środowiskiem ekonomii społecznej. No, to jest taki bardzo wyraźny w tej chwili trend, któremu towarzyszy również zainteresowanie ustawodawców, zarówno jeżeli chodzi o prawodawców, jeżeli chodzi o struktury unijne, jak i również nasze krajowe. Tutaj mamy znowu kwestię definicji tak naprawdę, co jest ekonomią społeczną. Mamy właściwie cały zakres możliwości definiowania tego, ale takimi bazowymi na dwóch krańcach podejściami możemy to rozumieć w ten sposób, że jest to działalność społeczna o ewidentnym podłożu ekonomicznym, tak? Znaczy w formie ekonomicznej, ale działaniu społecznym. Natomiast z drugiej strony jest to odwrotnie, jest to wszelka działalność ekonomiczna, która przynosi jakiś efekt społeczny. Pytanie, jak to zdefiniujemy tę ekonomię społeczną? No, w tej chwili mamy taką sytuację, że akurat powstaje
ustawa, która ma precyzować w Polsce, czym jest ekonomia społeczna i jak i na jakich zasadach ona powinna działać. Jest również Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, w zasadzie już przyjęty, który próbuje cały ten zakres jakoś doprecyzować, doopisać, tak? I również zaprojektować. No pytanie, czy to posłuży tej formie działalności, czy raczej ją skomplikuje. To będziemy się mieli okazję przekonać dopiero za jakiś czas. Środowisko organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych większych, tych bardziej wyspecjalizowanych, bardzo mocno jest uzależnione od pomocy państwa. Do tego stopnia, że po państwa również pieniędzy unijnych za pośrednictwem państwa przyznawanych. W związku z powyższym, no tutaj widać to, czy środowisko sobie zdaje sprawę, że ten system nie jest specjalnie efektywny w tej chwili. Tak? Jeżeli mówimy o bardzo konkretnie o takim procesie wspierania, tak zwanym procesie wspierania ekonomii społecznej, na który się składają realizowane w ramach projektu unijnego ośrodki wspierania ekonomii społecznej w całym kraju, no to jakby sami przedstawiciele tego środowiska mówią wyraźnie o tym, że no nie są zadowoleni z efektów swojej działalności. Oczywiście różnie definiując te problemy, różnie jakby wskazując przyczyny takiego stanu rzeczy. W jakiś sposób to środowisko liczy na to, że te normy prawne, te unormowania pomogą im działać. Na ostatnio mających miejsce ogólnopolskich spotkaniach ekonomii społecznej pojawił się taki ciekawy wątek, że część bardzo aktywnych i rzeczywiście efektywnych działaczy społecznych zaczyna się zgadzać z ekonomistami bardzo liberalnymi. Pojawia się temat tak zwanego dochodu obywatelskiego i gdzieś widać, że te zmiany w tej chwili tutaj bardzo mocno następują. Dobrze, że rząd, że ustawodawca próbuje w jakiś sposób odpowiedzieć na te sytuacje. No, pytanie tylko, czy to będzie rzeczywiście efektywne. Biorąc pod uwagę to, że polskie prawo no, nie jest specjalnie w wielu dziedzinach efektywne w działaniu, nie okazuje się efektywne w działaniu, można mieć co do tego wątpliwości. A możesz dopowiedzieć, co to jest ten dochód obywatelski? Nie chciałbym tutaj wchodzić w zakres rzeczy, które też dla mnie są nowe zbyt mocno. No, generalnie sprowadza się do tego, że w założeniu pewnym, zarówno właśnie prezentowanym przez ekonomistów liberalnych, jak i część aktywistów społecznych, być może rozwiązaniem właściwym byłoby zapewnienie pewnego minimalnego dochodu dla każdego mieszkańca, dla każdej osoby i pozostawienie jakby, co wiązałoby się z pewnymi obowiązkami obywatelskimi polegającymi na głosowaniu, na przykład na wykonywaniu jakby swojego mandatu demokratycznego, ale z drugiej strony pozostałe jakby kwestie byłyby bardzo mocno uwolnione. Także no to jest ciekawa koncepcja, pewnie w gruncie rzeczy na razie mocno teoretyczna, no ale takie osoby jak Edwin Bendyk, który jest taką osobą bardzo dobrze zorientowaną w trendach światowych, również zarówno dotyczących ekonomii, jak i dotyczących kwestii społecznych. Myślę, że jeżeli on mówi takie rzeczy, to warto się temu przysłuchiwać i warto się temu przyjrzeć. Ja cię dopytałem, bo nie byłem pewien, czy ty masz na myśli, bo to się też nazywa gwarantowanym bezwarunkowym dochodem ta inicjatywa. Ona nie jest tak teoretyczna, jak mogłoby się wydawać. Ona w Niemczech dotarła do poziomu Bundestagu nawet, gdzie oczywiście nie przeszła jako ustawa, ale bardzo znamienny, pamiętam, wywiad pewnego dziennikarza z, niestety nie pamiętam nazwiska, profesora, który jest liderem tego ruchu w Niemczech, w którym po tym głosowaniu w Bundestagu, a to było chyba w zeszłym roku, zapytał tego profesora, no i co, przegrał pan, panie profesorze? A profesor powiedział, bynajmniej, wygrałem. Od tej chwili każdy Niemiec wie, że jest taka inicjatywa jak gwarantowany dochód bezpośredni. Także ona nie jest tak teoretyczna, myślę, że ona ma pewne szanse, żeby się przebić. Ona ciekawie koreluje z doktryną kredytu społecznego Douglasa, która powstała 100 lat temu, która jest troszeczkę jak gdyby swojej idei podobna do tego. Ale chciałem się zapytać wobec tego o coś takiego, bo
Jeżeli popatrzeć na przedsiębiorczość, jak gdyby przez pryzmat chociażby ekonomii społecznej, czyli jeżeli mówimy o takiej przedsiębiorczości, która no właśnie nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zysku finansowego, to z tej perspektywy ten obieg pieniądza, ta cała działalność przedsiębiorcza i ta ekonomika, która jak gdyby stoi za tym przedsiębiorstwem, nabiera nowego wymiaru, dużo bardziej, to jest dużo bardziej ludzką twarzą. W związku z powyższym wydawałoby się, że może się potencjalnie stać kolejnym źródłem, z którego to środowisko, o którym mówimy, się będzie finansować, prawda? Bo ty mówiłeś o funduszach unijnych, mówiłeś o pomocy państwa, mówiłeś o wolontariacie, czyli de facto też o jakimś źródle finansowania, prawda? Tego typu działalności. To ja cię chciałem zapytać, na ile ta przedsiębiorczość, tą właśnie ludzką twarzą, o której mówimy, ma szansę w tej chwili jak gdyby wgryźć się w to środowisko, z jednej strony je finansując, z drugiej strony, tak jak sam mówiłeś, to może być pewien ciekawy i obiektywny miernik efektywności działania. I jeszcze do tego dołożę takie zdanie, które kiedyś usłyszałem na spotkaniu sieci sensownego biznesu, w której działasz, o takim zjawisku, w którym firmy się stają społecznościami, a społeczności się stają firmami, prawda? NGOsy funkcjonują w różnych społecznościach, więc czy tu jest jakiś taki trend, czy ja dobrze, że tak powiem, w dobrą stronę myślę? To jest na pewno jakiś trend, natomiast no pytanie, na ile on jest, na ile silnie i wyraźnie jest obecny w tym takim ogólnym obrazie organizacji pozarządowych. No wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to pewnego rodzaju nowum. Z drugiej strony mamy cały czas jednak taką kwestię bardzo silną, sposób myślenia, że ekonomia społeczna ma dawać miejsca pracy i jest to takie odgórne tworzenie tych przedsięwzięć, które mają z kolei dawać miejsca pracy, tak? I to się czasem sprawdza, ale bardzo często, najczęściej się to po prostu nie sprawdza, tak? Znaczy jakby ludzie, którzy są postawieni w tej sytuacji, którzy no, są w trudnej pozycji wyjściowej, tak? No, bardzo często osoby wykluczone, które na przykład stają w obliczu założenia spółdzielni socjalnej, które przez wiele lat ostatnio były takim jednym z głównych punktów natarcia ekonomii społecznej, tak? Znaczy to było taki bardzo mocny trend tworzenia spółdzielni socjalnych. I to z tej prostej, że to jakby można było od początku domniemywać, że będzie to trudne, dlatego że sama spółdzielnia w sobie, oprócz tego, że jest przedsiębiorstwem, ma bardzo specyficzny sposób zarządzania, tak? Znaczy bardzo płaską strukturę, która wymaga też od uczestników tego procesu bardzo dużej świadomości grupowej, tak nazwijmy to w ten sposób, tak? Więc osoby, które z założenia są w trudnej sytuacji emocjonalnej, życiowej, psychologicznej, często naprawdę wykluczone, nagle zostają postawione w sytuacji, w której muszą nie dość, żeby stać się przedsiębiorcami, to jednocześnie aktywnymi uczestnikami procesu demokratycznego. To jest po prostu bardzo, bardzo trudne dla osób, które nie są obciążone w ten sposób. Także nawet, tak, a dla tych osób jest to po prostu wręcz w wielu przypadkach nierealne. I mimo tej pomocy, która jakby w tym kierunku została tworzona, zresztą tutaj tak anegdotycznie mogę przypomnieć słowa Kuby Wygnańskiego, który w którymś momencie stwierdził, że najprawdopodobniej więcej miejsc pracy zostało stworzonych we wsparciu ekonomii społecznej niż w samej ekonomii społecznej. To jakby z założenia było to niespecjalnie efektywnym rozwiązaniem. No, w tej chwili znowu pojawia się taki trend poszukiwania nowych form umożliwienia zatrudnienia dla tych osób, tak? Czy to są spółdzielnie socjalne osób prawnych, czy to są które być takie instytucje jak Centrum Integracji Społecznej, czy warsztaty terapii zajęciowej, czy Zakład Aktywizacji Zawodowej, które dają możliwość osobom wykluczonym po prostu wyjścia na rynek pracy. Z drugiej strony, to co jest, wydaje mi się, najciekawsze, to jest to, że rzeczywiście jest pewne środowisko wśród organizacji, wśród ludzi z organizacji pozarządowych, którzy czują te szanse wynikające z ekonomii społecznej, właśnie rozumianej w taki sposób aktywności obywatelskiej, realizowanej przy pomocy mechanizmów ekonomicznych. I oni tworzą całkiem sprawne przedsięwzięcia.
Że są zabawne, jest to, że jakby forma prawna w tym momencie nie jest taka istotna, tak? Nie jest dla nich jakby kluczowa. Podobnie jak w biznesie, ona jest jakimś tam tylko formą decyzji do podjęcia na którymś tam etapie, a nie jest jakimś fetyszem, tak? Po prostu ważne jest to, co robimy, ważne jest to, z jakich pozycji na to patrzymy, tak? Jakich idei. To jakie idee temu przyświecają, z jakiego punktu widzenia patrzymy na działanie ekonomiczne. Także to jest taki bardzo wyraźny trend, który również to, o czym wspomniałeś, co jest jakby tutaj bardzo mocno zauważone przez sieć sensownego biznesu, nowoczesne technologie jakby w dużej mierze ułatwiają, tak? To znaczy dzięki temu, że mamy nowoczesne technologie, które wspierają proces tworzenia się społeczności, proces wymiany informacji, proces organizowania się społeczności, wchodzenia między ludzi w interakcje, to zaczyna się to, zaczyna to przyjmować bardzo efektywne wymiary, tak? No tylko mówię, to cały czas znowu tutaj pojawia się taka kwestia, że właściwie przestaje być ostry ta rozgraniczenie, gdzie się właściwie kończy działalność społeczna, a gdzie się już zaczyna działalność ekonomiczna z dużym podtekstem społecznym, tak? No bo do pewnego stopnia mamy przedsięwzięcia takie jak czysto komercyjne w zasadzie, takie przedsięwzięcia jak BlaBlaCar, które w bardzo efektywny sposób pozwalają zaoszczędzać miejsca w samochodach, zaoszczędzić ruch. Dla osób indywidualnych jest to zaoszczędność bardzo konkretna finansowa, ale z drugiej strony mamy również oszczędność emisji dwutlenku węgla chociażby, tak? Także to jest, a przy tym te osoby, które korzystają z tego systemu, no, wchodzą w bardzo ciekawe interakcje. Także może, jeżeli można to w jakikolwiek sposób podsumować, to jest tak, że na pewno te zmiany, które gdzieś w tej chwili się nadchodzą, są dostrzegane w środowisku organizacji pozarządowych. One, podobnie jak zresztą w biznesie, różne reakcje wywołują, tak? W wielu przypadkach wywołują pewną nieufność i pewien dystans. I raczej to są osoby, które w dużej mierze będą się jednak trzymały tego starego rozumienia sposobu finansowania działalności społecznej, ale bardzo wyraźnie widać również zainteresowanie tymi nowymi formami z wszystkimi konsekwencjami społecznymi, które one niosą, tak? No bo jeżeli ja korzystam z crowdfundingu, to nie jest tylko i wyłącznie to, że ja zbieram pieniądze na moją działalność społeczną. Nie, nie. Ja buduję pewną społeczność wokół swojego przedsięwzięcia. Tak? Ja edukuję tych ludzi, daję im pewną świadomość, daję im pewne poczucie utożsamiania się z tym projektem społecznym. Także to jest bardzo ciekawy trend i tak jak mówię, no, tak jak środowisko nie jest homogeniczne, tak samo te reakcje na te trendy nie są jednakowe. Czyli tak właściwie to już nie do końca wiadomo, czy mówimy o ekonomii społecznej tak naprawdę, prawda? Bo to jest ta część, to jest to widzenie, o którym ty powiedziałeś na początku, że jedną z definicji ekonomii społecznej może być takie spojrzenie, że to jest każda działalność gospodarcza, która jakby dodatkowo daje pewien wymiar społeczny, prawda? Bo ty na początku mówisz o tej ekonomii społecznej, można powiedzieć o tym tradycyjnym nurcie, prawda? I tak jak cię słuchałem, to sobie pomyślałem, że to jest jednak taki zespół działań ukierunkowanych na łatanie, że tak powiem, błędów starego systemu, tak? Na ratowanie czegoś, co zostało przez ten stary system uszkodzone. No, a w tej chwili przeszliśmy do tego wątku, który z mojego punktu widzenia jest nie mniej ciekawy, a mnie osobiście pewnie bardziej pociąga, czyli właśnie tych różnych nowych zjawisk, które gdzieś tam, no właśnie, być może się mieszczą w tej szerszej definicji ekonomii społecznej, ale są o tyle społeczne, o ile mają w sobie taki komponent prospołeczny, prawda? I teraz tak, widzę ze strony biznesu, to jest też moje odkrycie ostatnich czasów, jakieś otwarcie na tego typu myślenie. To taka znamienna, pamiętam, wymiana zdań między mną i Dawidem Sokołowskim w wywiadzie, którym z nim robiłem, kiedy ja go zapytałem, czy to znaczy, że są tacy inwestorzy, którzy się godzą na inwestowanie
w firmy, których celem jest nie tylko i wyłącznie zysk finansowy, a Dawid tak się zadumał i powiedział, godzą się? Nie, ja bym powiedział, że oni szukają tego typu możliwości. Nie? To było dla mnie takim dosyć odkrywczym przełożeniem, ale gdzieś tam rzeczywiście spotkałem ostatnio ileś przykładów, w których widzę, że ludzie związani z biznesem wyraźnie się otwierają na ten jakby nie tylko finansowy aspekt. Teraz chciałem Cię zapytać jeszcze, jak to wygląda ze strony tych środowisk, o których mówimy, NGO-sów i ekonomii społecznej, na ile ta komunikacja z biznesem z ich strony jest w tej chwili możliwa i na ile ona działa. No, tu mamy cały wątek też takiego mocnego pojęcia CSR-u, tak? Odpowiedzialności społecznej biznesu, gdzie no znowu mamy ten sam problem, tak? To znaczy, co właściwie jest działaniem w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. I mamy tutaj no, dużo takich przykładów, z których niespecjalnie można być dumnym, polegających na jakimś takim akcyjnym bardzo potraktowaniu tej społecznej odpowiedzialności, ale z drugiej strony firmy rzeczywiście, przynajmniej część firm, zwłaszcza tych mniejszych, zaczynają dostrzegać pewną wartość oferowaną im przez organizacje pozarządowe, również nie tylko wizerunkową, jak to do tej pory było, tak? Znaczy bardzo mocno to było związane ze sponsoringiem, właściwie z takimi działaniami marketingowymi, wizerunkowymi, natomiast no jakby też otwierają się, szukają, no, czy przynajmniej deklarują bardzo mocno, że potrzebni są im partnerzy po stronie społecznej, którzy będą pomagać im realizować bardzo konkretne działania społeczne, ale jednocześnie, które w jakiś sposób przekładają się na ich biznes, tak? Na treść ich działalności ekonomicznej. Skoro my jesteśmy takim narodem, społeczeństwem o takim niskim kapitale zaufania, jak to się definiuje, jak to się ocenia, to może gdzieś ten głód tego zaufania, który gdzieś najprawdopodobniej w każdym człowieku drzemie i wynikając po prostu z podstawowej potrzeby bezpieczeństwa, to on popchnie nas nagle do bardzo mocnej aktywności w tego typu przedsięwzięciach. To się okaże za chwilę i myślę, że warto się temu przyglądać i kibicować. Piotr Kęcik, mój dzisiejszy gość, sieć sensownego biznesu i nie tylko. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Dziękuję Ci serdecznie, dziękuję Państwu. Ja zapraszam zarówno do pointeresowania się hasłem sieć sensownego biznesu, jak i oczywiście na stronę, zapraszam Państwa na stronę nawigatorów jutra. Ja się nazywam Andrzej Bazgier. Dziękuję, do widzenia.